Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Do tego nie wsiadam, bo on jest poszukiwany. W kolejnym odcinku Let's Playa z Mafii 2. I teraz tak, policjantom raczej nie będę kradł samochodu. Nie, nie. Ty, panowie, panowie, panowie. Przepraszam, ja mam do was interes taki lekki. A nie, tam jest chyba nawet kobieta. No, taki mały interes. Jakby to powiedzieć, zabieram ten samochód. O! Zahaczył się o drzwi. Jak mi przykro. Dobra. Zamkną się te drzwi, czy nie? Ujej, co to jest za samochód? Dobra, mniejsza z tym. Jedziemy teraz do mojej siostrzyczki oddać, no, pieniążki, które tam mają pójść na dług. Zazwyczaj bywa tak... Aha, jeszcze tak... A propos faili moich wszystkich. Przed chwilą nagrywałem 5 minut, po czym zorientowałem się, że w ogóle nie włączałem programu do nagrywania. Pa, pa, pa! I musiałem wczytywać grę. Mam oczywiście na szczęście gra się mi nadpisała, jak oddałem pieniądze jej. Tak to musiałbym kombinować, albo nie daj Boże przechodzić jeszcze raz misję z tą strzelaniną. Dobra, oddamy jej pieniążki. Tam był chyba 1000. Ale właśnie zazwyczaj z tymi bandziorami jest tak, że oni później chcą jakieś tam odsetki i tak dalej. Znaczy tak mi się zdaje, że to był 1000. Że to nie był 1000, no to się troszkę zdziwię. Ale myślę, że teraz mając 4 tałki, to spokojnie powinno nam na wszystko wystarczyć. Oddamy to i będzie spokój. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie spokój. Bo jak nie dadzą spokoju mojej rodzinie, a zwłaszcza tej mojej pięknej siostrze, no to po prostu będą mieć ze mną do czynienia. A nie chcieliby. Bo jednak tutaj jest taka podniosłość w tej grze, nie? Że rodzina ponad wszystko. Ta, 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 ta. A tu. Vito, hey, how you doing? Shh, no. I just wanted to give you the money to pay off Papa's debt. Oh, Vito, that's great. I was gonna try and see if we could pay it back in installments. I got a little money. He wouldn't have hurt us. Don't be so sure, but it doesn't matter now. Here, take Where'd you get all this money, Vito? You haven't done nothing you'll be sorry for, have hey, you? Don't worry. Everything's fine. Thank you, Vito. Thank no you. No problem. Alright, look, I better be going. I don't want Ma to see me. She'll be asking where I got the money, too. Don't worry. I'll make something up. Alright. Give her a big kiss for I me, will. Okay? Take care of yourself, Vito. A, jednak 2 tałki. No ale cóż, mam nadzieję, że te 2 tałki to nie jest zbyt wiele, bo i tak sobie powinniśmy zarobić za niedługo jeszcze więcej pieniążków. Ja mam taką nadzieję. Przepraszam. Przepraszam. Mogę wejść tędy? Mogę i wreszcie zamknę drzwi. Zamykaj i spadamy. Wracamy do domu, do mieszkania Joe. To powinno nam zakończyć rozdział. Mogłem to zrobić w poprzednim odcinku, żeby taką ciągłość lekką tutaj zachować. Ale... Jezus! Ale ten... teraz też tam skrawek tego odcinka mogliśmy poświęcić na to, żeby tamten nie był za długi. Co prawda zaraz pewnie misja i rozdział będzie tak długi, że trzeba będzie to dzielić na kilka. Zaraz... A mniejsza z tym, niech ten samochód tutaj stoi. Może nikt mi nie ukradnie. Tak, z otwartymi drzwiami. Nikt ci nie ukradnie, jak jakiś Polak się trafi. A później zaraz będzie w komentarzu: co to psioczysz na Polaków, w sumie jesteś Polakiem, oni nie są tacy źli. No jasne, że nie. Ja się zawsze śmieję ze stereotypów. Barbara. Dobry. Aha, zezrę psę kanapkę. Przekąśmy. Nie, piwa nie piję. O. Przynajmniej tym razem nie mlaskał. Vito Scaletta? Yeah? What's it to you? You're under arrest for the illegal distribution of federal ration stamps. You're coming with us. One of the gas station attendants ratted me out. The guy fingered me and they strung-armed Mama into telling him where I was staying. But they had no idea who I was working for and I wasn't about to tell them.
Henry was able to get me a lawyer, courtesy of his boss, Clemente. I was up Schitt's Creek, but at least I had a paddle. Could have been a hell of a lot worse if the feds knew about any of my other activities. To be even more serious, considering the fact that you stole national resources at a time when our country needs them the most. An act the gravity of which you, Mr. Skeletta... The guy was good, but even he couldn't get me out of this one. It was a lost cause from day one. 3 months later, they handed down the verdict. Vittorio Antonio Skeletta. For your crimes against the people of this city and of this great country, this court hereby sentences you to 10 years in a federal penitentiary. Murderers, child molesters, they were all here. The worst of the worst. All right, get in line, gentlemen. Follow me single file. And no monkey business, or else. I co teraz? Mamy FTP, tak? Znaczy FPP, przepraszam. Oni nie wyglądają raczej na kogoś... Ej, ale brzydko pokazał. Azjata, żeby nie powiedzieć Chińczyk i Żółtek. Ej, po lewej są Japończycy, znaczy jacyś takie Azjaty, a po prawej są czarni. W sensie ciemnoskórzy. Co ich tak odseparowali? A tam pewnie są normalni. Znaczy, zaraz mnie posądzą o prześladowanie. Let's go, assholes! No, to są białasy. You wanna make problems, you son of a bitch? Ej, sam jestem biały. I'm sorry. What's the matter? No speaking to English? Here. Let me teach you. O kurna. Dobra, idź Vito. Idź Vito, bo też dostaniesz po dupie. You sick fuck? Now, get your ass up and get back in line. No. Hey smartass, don't make me repeat myself. Back in line. Przecież idę, frajerze, ale bym zaraz go dojechał. No wyskocz na geoklaty, stary. Ale zaraz mu nie wierzę. Move it. Right there, turn to your right. Your other right. Listen up, assholes. My name is Captain Terrence Stone, and this is my prison. You're here on the inside because you can't behave like normal human beings on the outside. Make no mistake, your ass belongs to me now, and you'll do what I say, or you'll be sorry that you didn't! Fuck with me, and I'll fuck with your sorry ass all day long! You were sent here to be rehabilitated, and rehabilitate you? We will. Okay, you assholes. We're gonna cut you loose just long enough to get yous cleaned up. Now get in line and follow me. Welcome to the salon, ladies. You're gonna look just fucking beautiful. Hey, me too? I ain't got nothing on my head to cut. Shut your face, Q-ball. Ale jaja. Kurde, długa ta. Okay, let's go. Ten przerywnik. Shit for brains. Do what you fucking told. Ale powiem wam szczerze, że zapomniałem o tym, jak grałem w tą grę oczywiście kiedyś tam, zapomniałem, że Vito trafiał do więzienia i był jakiś epizod w więzieniu. Ciekawe jak to się skończy, bo już nie pamiętam, naprawdę. Nowa grafika odblokowana, znajdziesz ją w menu głównym. Kto tak do mnie mówi? Follow me. Jezu, i co, ja mam sam do swojej tej iść, celi? Dlaczego tak, Vito, powoli idziesz? Ja wiem, że ci się nie spieszy, bo masz 9 lat, ale 9 lat za rozprowadzenie kartek?
na benzynę. No nie, no 9 lat z pedofilami, z mordercami. Ja mordercą, no dobra, może tam po części jestem. I can smell you, new fish. Welcome home. Get in. Ja ci dam, kurna. Półkę sobie muszę naprawić. No i co? I koniec let's playa. I koniec let's playa. Użyj pryczy w swojej celi. Jasne, idź spać. Bo co mamy więcej do roboty? Teraz przez 9 lat będziemy spać. Yeah. Ej, zaraz, co ty robisz? This was gonna be my new home for the next 10 years. Look like shit and smell like piss. I would have preferred dodging bullets in Europe to this. Może mnie ktoś wyciągnie, kurde, trochę wcześniej. After three action-packed days of staring at the wall, I got a message from Joe to contact a guy named Leo Galante, who could supposedly help me out in here. This wasn't the kind of place where you could survive on your own. Skontaktuj się z Leo Galante. Leo Galante. Hey, I need to talk to Leo Galante. Point them out, will you? I got nothing to say to you. The fuck you? There's 365 days in a year. So if Leo Galante. That would be, 700. Hey, I need to talk to Leo Galante. Point them out, will you? Get out of my face. What the frajerze? I'm looking for Leo Galante. Get out of my face. Noż, ja pierniczę, to kogo mam się niby zapytać? Hey, I need to talk to Leo Galante. Point them out, will you? No good speaking to White Devil. You go away now. Jezus Maria, znowu jakieś podziały. A ten co? I know you. You're that fucking guinea who was with Barbara in the jewelry store. I'm in this fucking hell hole because of you. You got locked up because you're a stupid, crazy fuck. You know, fellas, my mom was right. There is a god! And he sent you here, you guinea bastard, so that I could pay you back! Mm-hmm. This looks interesting. Want to make a small bet? Bet. I'm gonna break you, Dago! O kurde! Yeah, come on, you fucking Dago ass! No nie, nie, nie! Co jest? Ej, Vito, spokojnie. No co jest? Nie mogę w ogóle skontrować. W ogóle nie mogłem skontrować, jak tylko kurde brałem, spuszczałem blok, to od razu dostawałem w ryj. Czyżby izolatka? O, izolatka, bez światła, bez niczego. Ciekawe ile. So O'Neill almost took my head off, but I made a stand. And let me tell you something, when you're inside, counts for a lot more than you might think. How long are you planning on keeping him in here? Long enough to learn his lesson. That's gonna have to change. He in any shape to fight? Should be. Boys didn't knock him around too bad after the brawl in the yard. All right, open it up. Rise and shine, Scaletta. You got yourself a visitor. My name is Leo Galante. I heard you wanted to speak to me. Yeah, one of Clemente's guys said I should contact you. Said maybe you could help me out. Oh, fuck Clemente. I don't provide protection for his guys in here. But I saw how you handled that Mick who's after you, O'Neill. You could prove useful. Come with me, boy. Now listen up, fellows. This is Vito. He's gonna be helping us out. Pepe here's got a big fight coming up against O'Neill. He needs a sparring partner. And from what I saw of you out there in the yard, you're just the man for the job. You're gonna help us out, kid. In return, you'll be under my protection. And who knows, maybe you'll even learn a thing or two along the way. I guess I can't say no to that offer, huh? I don't remember asking. All right, fellas.
Let's get this show on the road. No, może tym razem wygram, co? Today we're gonna work on your counterpunching. Vito, I want you to hit Pepe. Try and bust that big jaw of his. Pepe, you avoid the punch like I showed you. Then use that momentum to throw a punch of your own. All right, fellas, let's get going. Aha, to ja mam atakować, tak? What, are you tired already? Attaboy, Pepe. It's good. Ah. Whoa, would you look at that? Hey, we supposed to be sparring or training? Change of plans, big fella. This kid's got fire in him. So now you're both gonna practice your counterpunches. Oh, proszę, right, proszę. See if you can do that again. It's a handy tool to have in the box, huh? Most guys ain't gonna see it coming. Pepe here, he ain't most guys, though. No to co? Nice, na śmierć kid, nice i życie, co? Two more of those. All right, one more. Shit, that had to hurt. There you go. You're a fast learner, kid. All right, fellas, that's enough for today. Nice work. So, how close did you get to Clemente, Vito? Actually, I never met him. I always dealt with either Henry Tomasino or Luca Garino. Huh. I can't believe that cocksucker Garino's still breathing. What was your deal with him? Well, you know, we did a couple jobs for him, and, Luca said he'd bring us into the family for, $5,000. What? Typical fucking Alberto. He's always been a crooked bastard. So what is that, like more than usual? Yeah, like $5,000 more than usual. You don't gotta pay to get in, Vito. You're brought into the family once you prove that you're loyal, a good earner. And you can handle, you know, the life. In any case, this is an interesting piece of news. When this gets out, Alberto and Luca are gonna have a lot of explaining to do. Do? Jeez. Don't worry about that. We'll talk about it some other time. Jakiemuś większemu bossowi chyba. Pogadaj z więźniami na sali lub wyjdź. A z kim miałbym niby rozmawiać tutaj i o czym? Winston's offering 2-1 against Pepe. Pepe wasn't a friend of mine, I take that bet. O'Neill's a fucking animal. Dobra, dobra, dobra. Czyli wszyscy macie tutaj tak pierniczyć, to... Wyjdź z siłowni. Tędy też mogę? Come on, give me another 20. Z tobą nie mogę porozmawiać, a szkoda, bo ty pewnie miałbyś mi dużo do powiedzenia. Tutaj też nie mogę. No nic, no to w takim razie wyjdziemy. No, to jest z nimi gadać. Watch where you walk, Guaylo. Maybe if your eyes were all the way open, you would have seen me coming, asshole. Galante, crooked white devil. Nice to see you too, Mr. Wu. Crooked? You bet on your own guy and he lost. That's the way it works in this country. Then Wu offer you a rematch. I think I can arrange that. You up to it, Vito? Chinaman, huh? Yeah, get him a stepladder and send him over. All right, Wu. Looks like you got yourself a rematch. And none of that chop suey crap this time. Now listen, these chinks are quick little bastards. No point in throwing big punches early on. You'll never connect. All right. What am I supposed to do then? You hit him quick and tire him out. When he's weak, he'll put his guard down. Then you swing for the fences. Get out there and show him what you're made of. Oh, już mi się hey, to podoba. Hey, did you get a fortune cookie after eating your guy for breakfast? Już mi się to podoba. Chodź tu, mały. Jezu, jaki on chudy. Źle ich tu żywią w tym więzieniu. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Kontra. Ta. Ajo, should have studied more. No. His master will not be happy. Chłopie, chyba nie wstaniesz już. This no happen if you use tiger style. No jednak happen. Tydzień później co, już jesteśmy mistrzem ringu? Jeszcze nie bardzo. Kogo musimy tym razem znaleźć, co? Let's go, Scaletta. You're late for work.
Dobra, dobra, już idę, 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 idę. Przynajmniej nie idziesz tak wolno jak ci ostatnio. Ej, do kapa, że tak jeden strażnik po mnie przychodzi i wszyscy patrzą. No ale chyba się boją właśnie, bo jestem pod ochroną. Pewną. Ciekawe jak ta ochrona się spisuje właśnie w więzieniu. A pewnie przekupieni strażnicy, różnie to na filmach bywało, co? Hey, listen. Vito here's got the day off, courtesy of Mr. Galante. Gotcha. Don't get used to it, Scalata. All right. Come with me, Vito. O, proszę, proszę. Pan Galante jednak tutaj ładnie się dogaduje. Sorta. You'll see. Ładnie się dogaduje ze strażnikami i o to chodzi. Morning, kid. Morning, Mr. Galante. Why no training today? Not exactly. We got a challenge from the spooks, and I don't want to risk Peppy getting all banged up before his big fight with O'Neill. So I want you to take this one. It'll be good practice for you. Come on. Okay. Wszystkim mogę pobijać mordy. Now, the guy you're gonna be fighting is a strong bastard, but he ain't too bright. Fights with his heart, not his head. You piss him off, you lower his guard. That's when you let him have it. All right, here we go. Make me proud, kid. Ooh, looky here. I'ma take this skinny-ass white boy to school. Gonna hit him so hard as mama's mama. A, tak, tak, tak. Zawsze to słyszę, koleżko. No. Hey, win or lose, it'll probably be the hardest work this bum ever did in his life. Oh, come on, my grandmama hit me harder than that. Ay. Now, grab him. Now's your chance, kid. Let's go, knock Vito. Him in the put these bums back in their place. I co? I to będzie koniec? Ha, nieźle. Hell of a job, kid. Hell of a job. Here's your cut, Vito. You earned it. Co dostałem? Co dostałem? Yo, one of the hacks is coming. What the hell is this? Some kind of circle jerk? All right, come on, Scaletta. You got a visitor. O, wreszcie ktoś mnie będzie chciał odwiedzić. Już idę. Ciekawe, czy to będzie Joe, czy moja siostra, czy kto? A, siostrzyczka. Hi, Vito. Hey, Frankie. How you doing? I'm doing good. Real good, thanks. So, how's things? Well, I got something to tell you. I'm getting married, Vito. Oh, Maron, that's great. I mean, it would have been nice if he asked my permission first, but... Hey, I'm happy for you. Vito, you're in jail. Look at yourself. How'd you let this happen? Hey, I already got a lecture from the judge, huh? I don't need another one. Just drop it, all right? Vito, there's something else. It's Mama. What do you mean? What about her? She's sick, Vito. She's been like this for weeks, and she's not getting any better. Look, Frankie, go to Joe's. He's holding on to my money for me. You get her the best doctor you can find. And, you keep the rest as a wedding gift. Vito... No, I mean it. Looks like I'm not gonna need it for a while. All right, looks like I gotta go. Look, you take care of Ma. Tell her I love her. I will. And thanks, Vito. Bye. I kolejny tydzień później. Let's go, Scaletta. Those turlets ain't gonna clean themselves. Chcesz powiedzieć, że mam myć kible? A nie muszę iść na trening? Nie wiem, komuś mordy obić, czy coś w ten deseń? O, i znowu mam za tobą iść. Kurde. Ci klawisze zawsze wyglądają podobnie w tych filmach. W grach, jak widać też. Który to kibel mam umyć, panie władzo, co? Czy ty mnie prowadzisz gdzieś indziej niż do kibla? A nie. To jakieś przejście jest, kurde. Teraz zgub się w więzieniu. To nie wyjdziesz. No idzie te kible? Dobry, dostanę jakąś szczotkę. Te. Już to widzę, że oni wszyscy się myją, kurna, w tych... w bokserkach.
Co mam umyć? Naprawdę mam to wszystko myć? Umyj dwa brudne pisuary. Wszystkie są brudne, więc mogę sobie wybrać pewnie. Ciekawe, czy to będzie ładniej wyglądało, jak ja to umyję. Aha, nie ma tego takiego brudnego osadu. Znaczy, brudny osad i tak został, ten żółty, fuj. Ale tutaj jeszcze jest brudny. Ten taki biało-szary, tego żółtego już chyba nie da, nawet kurde, jakimś tam mleczkiem, cifem. No klinuję, stary. Skończyłem. Miałem dwa umyć, to umyłem dwa. Koniec. Kurde, popchnąłbym tak go, żeby się przewrócił i polał ze spodnie. No zaraz ci, kurde... Frajer. No dobra, niech będzie. No widocznie chyba w więzieniu nie da się uciec od tego. Klawisze czasami nie dają popuścić, mimo że są jakoś tam pewnie opłacani poniekąd. Czemu to jest w ogóle w więzieniach zawsze tak brudne i ponuro? Idę. I pewnie ktoś mi coś zrobi tam. A czemu wy się tak o moją higienę tutaj, kurde, martwicie? Kurde, ale koksu. Dobra, gdzie ja tu mam jakiś prysznic? Oj, jest. Szuruburu. Gdzie ja dostałem tą kulkę niby? What's the hold up here? Move your asses. Hey, Frankie. We got a little business to take care of here, huh? Why don't you go have a smoke? Yeah, sure. Have your fun, you sick bastards. I like your scars, pretty boy. Where'd you get them? Sorry, asshole. You picked the wrong ass to drill. We can do this the easy way, or the hard way. Your choice. I got a better idea. Why don't you go fuck your buddies instead? Or better yet, go fuck yourself. Okay. I guess you want it rough. Mm-hmm. Come on. It's Bubasia. Dude. Coś powiedziałeś? This guy's a fighter, huh? Coś powiedziałeś? Nie słyszałem, żebyś coś mówił, stary. Raz, dwa i trzy. Ktoś jeszcze chce się ze mną mierzyć? Pojedynczo, co? No, come on. No? No upadniesz wreszcie, czy nie? Będzie na mnie. Panie władzo, to nie ja. Oni chcieli mi zrobić źle. This came today. Might want to read it. Looks important. Mhm. No, fuck. Mama died while Francesca was visiting me. Instead of going toward a good doctor and a wedding gift, every penny I had went to the funeral.